Siemanko, siemanko widzowie. Jeszcze jeden materiał. Jak mówiłem, kolejny o bezdomnych, dlatego nagrywam go spod kościoła. Nie wiem, czy widać. Nie widać, cholera jasna. Może stąd będzie widać, że jest krzyż. Jest krzyż, także spod kościoła. Teraz słuchajcie. Dlaczego nazwałem to kościelny? Dlaczego? Tamten przypadek to nazwałbym sklepowy. Natomiast, kurde, muszę jakoś inaczej to zrobić. Natomiast, ogoliłem się, żeby nie było. Natomiast sklepowy dlatego, bo ta część ludzi bezdomnych działa pod sklepem, nie? Działają pod sklepem i wiecie, i to jest ich tak jakby rewir, teren, nie wiem, zwał jak zwał, nie? Natomiast dlaczego kościelny? Nie dlatego, że był kościelnym czy coś w tym stylu, absolutnie nie ma to nic do rzeczy kompletnie, po prostu ten typ ludzi zarabia pod kościołami. Wyobraźcie sobie, że oni wiedzą nawet o której godzinie, gdzie jest jaka msza. Oni wiedzą więcej niż ci ludzie, którzy chodzą do kościoła. O której godzinie jaka msza i gdzie warto, do którego, pod który kościół, jak to się mówi, słuchajcie, stanąć. No, poważnie wam mówię. Spotkałem takiego człowieka i naprawdę mówię wam szczerze, wie wszystko o mszach, o której godzinie, na którą mszę warto iść i do którego kościoła. No i oni zarabiają pod kościołem. To jest taki drugi typ bezdomnego. Oni zazwyczaj pod sklepy nie chodzą, bardzo rzadko, sporadycznie. Raczej żyją właśnie spod kościoła, nie? Oczywiście niektóre kościoły ich wyganiają, nie? Oczywiście, słuchajcie, nie? Ale jak zna dobre miejsce, oczywiście konkurencja jest, żeby nie było. Jest konkurencja, także sorry, że się trochę trzęsie, ale to nie moja ręka, że jak idę, to tak właśnie jest. Jest konkurencja, więc się tam troszeczkę między sobą gryzą, kto lepsze miejsce zajmie. No jak to się mówi, no wyrwie więcej pieniędzy, no. Ile taki podkościelny może zarobić? Podkościelny może zarobić w jeden dzień w granicach też około 30-40 zł. Sklepowi zarabiają więcej, zdecydowanie, bo czasami mają takie szoty, że i jeszcze plus to, że mają jedzenie, bo ludzie często kupują też jedzenie. Nie zawsze dają pieniądze, ale kupują też jedzenie. I tutaj mają sklepowi mają większego plusa, z tym, że są ganiani przez ochronę, zazwyczaj przez ochronę są ganiani i no i mają problem z tym, no wiecie, no bo generalnie żebranie, z tego co wiecie, czyli proszenie o pieniądze, jest karalne, no. Więc kościelny zarabia trochę mniej, ale zarabia, no i no, tylko że on jest, ta różnica jest, że on musi sam sobie kupić jedzenie. No, poważnie wam mówię. Musi kupić sam sobie jedzenie. Bo pod kościołem nie dostanie jedzenia, na pewno nie. No też liczą na farta. No. Tylko mówię, jest ta różnica, że kurde, oni wiedzą więcej o kościołach, wiedzą więcej niż ludzie, którzy uczęszczają do kościoła. Wiedzą o wszystkich mszach, we wszystkich kościołach, mówię wam szczerze. Gdzie, jak, co i po co i na co i dlaczego i o której godzinie, gdzie warto jechać, gdzie nie warto jechać, chociaż na przykład są dwie msze o tej samej porze w różnych kościołach, nie? To oni i tak wiedzą, pod który kościół warto pojechać, a pod który nie. To jest ciekawostka, no. No i oni tak zarabiają. Oczywiście też tak samo śpią. Śpią tam, gdzie popadnie, no. Albo przystanek, albo krzaki, albo nie wiem, albo jakieś opuszczone ruiny budynku lub czegoś innego. Także tutaj różnicy zbytniej nie ma w ich nocowaniu.
Natomiast mówię, no jest różnica w zarabianiu pieniędzy, no. Jest różnica w zarabianiu pieniędzy. I dlatego jeszcze raz powtarzam, sklepowy od kościelnego różni się. Sklepowy nigdy nie pójdzie pod kościół. Nie będzie. Chyba, że akurat tak trafiłem, że akurat ta dana osoba nie chodziła pod kościół, ale i druga osoba też nie chodziła pod kościół, którą poznałem, bo to byli typowi sklepowi na wędkę tak zwaną. Natomiast kościelny, słuchajcie, kościelny rzadko kiedy idzie po sklep, bardzo rzadko. Zazwyczaj, jak to się mówi, swój zarobek opiera, kurde, chcę mi śmijać, swój zarobek opiera tylko i wyłącznie na kościołach. Tutaj Ania mi napisała w SMS-ie, że to fakt, że to jest ich wybór. To Ania, ja się z Tobą zgadzam. To jest przecież ich wybór. Nikt do tego ich nie zmusił, do tego, żeby pili, żeby byli bezdomni. Oni przecież sami się nie zrobili bezdomni. No chyba, że naprawdę faktycznie nie mieli domu, albo mieli trudne dzieciństwo, może byli adoptowani albo coś, no to może wtedy tak, faktycznie, nie? Natomiast zgadzam się z Tobą, że mogliby zrobić coś z tym życiem, no. Nawet Mario przecież mógłby coś z tym zrobić. Dalej nie wiem, gdzie jest Mario, pojęcia nie mam zielonego. Gdzieś przepadł, kurde. Przepadł, słuchajcie, przepadł mi Mario jak nic. I także nie wiem, gdzie on może być, co on robi, gdzie on jest. Nie wiem, nie mam pojęcia. Także to mówię, jest kolejna taka historia. Będzie jeszcze jeden, może dwa odcinki. Następny będzie odcinek to podróżnik. Podróżnik to też jest ciekawostka, to jest jeszcze inny motyw zarabiania. Jeszcze inny motyw zarabiania. Także zapraszam na filmy, no. Mam nadzieję, że Wam się podobają takie materiały, bo to jest naprawdę ciekawe. Jest to ciekawe, jest, przynajmniej mnie to bardzo interesowało, bo nigdy nie miałem takiej styczności z takimi ludźmi, nie? Nigdy nie miałem takiej styczności. I powiem Wam szczerze, no, ja wiem, że oni sami sobie takie życie ułożyli, ale to nie jest proste życie. Wiem, że mogliby sobie jakoś przykładowo spróbować dać radę, spróbować, bo dużo bezdomnych też wychodzi z tego dołka. Nawet na początku nie mając mieszkania, ale na przykład są to jakieś ośrodki czy coś takiego, nie wiem jak to się nazywa. Nie wiem jak to się nazywa, to powiem Wam szczerze, no zgadzam się, Anka, zgadzam się z Tobą w zupełności, no. Oni sami sobie takie życie wybierają, nie? Sami sobie takie życie wybierają, ci co śpią po krzakach, sami sobie takie życie wybierają. Po prostu, no tak chcą żyć, może dla nich jest tak dobrze, no nie wiem. Wiecie, no niby łatwy pieniądz, no bo słuchajcie, no postać pod sklepem, nie, no to trochę trzeba mieć odwagi, nie? Bo ja kurde nie wiem, czy ja bym tak dał radę stanąć, chociaż gdybym nie miał wyboru, no to pewnie bym dał radę stanąć i żebrać jakbym musiał, nie? I tak wiem zaraz, jakie będą komentarze z tym żebraniem. Także ja się nie przyjmuję, słuchajcie. Już wiem jaki będzie komentarz nawet z tym żebraniem. Ale dobra, no mniejsza o większość. No ale no mówię, no wracając do tematu, no to po prostu oni sami sobie to wybrali. Wybrali sobie to sami, sami to kontynuują i tak szczerze mówiąc, oni chyba nie chcą pomocy tak za bardzo, bo gdyby chcieli, to by nawet poszli do tego ośrodka, nie? Poszliby do tego ośrodka tam, tylko że wiadomo, no, tam nie można pić, no, a przecież nocleg by był. Jedzenie też by dostali i tak dalej, ale może wolą tak żyć, może wolą żyć wolnie, no, może dla nich na tym to zależy, żeby żyć wolnie po prostu wolnie żyć, a nie być zmuszanym do czegoś, nie? Ja też, słuchajcie, sobie cenię wolność, naprawdę cenię sobie wolność, nie lubię, dlatego nie lubię pracować dla kogoś. Jeżeli już mam robić coś, to będę robił na siebie, a nie dla kogoś. Nie wiem, może tak jest, no. Także mówię, jeszcze raz zapraszam, no. To był właśnie typ bezdomnego kościelnego. Także zapraszam Was jeszcze raz. Pozdrawiam. Coś z internetem, kurde, mi się pieprznęło, ale myślę, że będzie chyba dobrze. Także trzymajcie się jeszcze raz. Zdrowia życzę i pozdrawiam wszystkich. Wszystkich tych dobrych i tych złych.